Witajcie. Na wstępie tylko powiem, że jeśli spodobał Wam się ten materiał, możecie zostawić łapę w górę oraz suba. I przechodzimy do atlasu. Tak więc, jak działa nowy atlas? Mamy tutaj wszystkie regiony podzielone. Mamy atlas podzielony na regiony, tak? I w tych te regiony możemy boostować sobie kamyczkami, przez co mamy wyższe tiery mapek. Jak to działa? Jeśli mamy te regiony, jeśli latamy sobie na przykład tutaj mapki, teoretycznie słyszałem teorię, że najpierw te bossy nowe, bo to są nowe bossy, to jest to jakby teren okupowany przez nowego bossa. I to działa tak, że te nowe bossy najpierw okupują rogi atlasu. Więc jeśli mamy jakiś teren okupowany, wiadomo, tam na początku musimy sobie odkryć atlas i tak dalej. Jeśli już odkryjemy sobie ten atlas i powiedzmy będziemy latać tutaj te mapki, to mamy szansę na to, że ten atlas zostanie okupowany przez nowego bossa i właśnie będzie się podświecał na jakiś kolor. Tutaj mam zielony, tu mam niebieski, ja już sobie kilka takich zrobiłem, mam już tu kilka worldstone'ów. I teraz jak to działa? Jeśli taki teren mamy okupowany przez jakiegoś bossa, wtedy robimy mapki z tego terenu i mamy szansę na trafienie tego bossa. Działa to tak, że będą się nagle pojawiać moby znikąd i będzie jakiś charakterystyczny mobek. Na przykład tutaj na tym jest to boss z wężami i jeśli ja lecę mapkę, jeśli ten boss jest na tej mapce, jeśli go spotkam, to będą takie węże jakby się pokazywać. Ja zaraz to pokażę, postaram się pokazać, zrobimy sobie jakąś mapkę stąd. Dobra, wchodzimy na mapkę z tego regionu, z tego niebieskiego, bo tutaj niestety nie mam aktualnie żadnej mapki. Więc wchodzimy na mapki z tego regionu i zobaczymy, czy będzie tutaj jakiś... Czy spotkamy tutaj tego bosika. Przy okazji pokażę wam, jak to wygląda, jeśli go spotykamy. Ale kurczę, coś... Nie widzę, żeby on tutaj był. I chyba go tutaj nie ma. Prawdopodobnie. Dobra, ja nie będę zbierał tych metamorfów, bo... Szkoda czasu. No ale chyba nie spotkaliśmy tutaj tego bossa niestety. Na to wygląda. Ponieważ powinny pojawiać się moby i charakterystyczne takie rzeczy dla tego bossa. Dobra, ale nie spotkaliśmy go, więc nieważne. W każdym bądź razie spotkamy tego bossa, jakiś tam ziomek powie nam, że musimy pogadać z Kirakiem, Kirakiem. Później z tym gościem gadamy, mamy u niego questa. Po czym gadamy, rozmawiamy z Zaną. I tutaj będziemy mieli misję... tutaj chyba. Misję... Jakaś tam cytadela. Jeśli odpalimy sobie tą misję, pojawia nam się mapka, gdzie idziemy zabić bossa. Po bossie odpala nam się portal do tego głównego już bossa z tego regionu. Zabijamy go i dostajemy Watchstone'a. No i to w sumie pokrótce tyle. Czyli tak, robimy atlas. Najlepiej po rogach zaczynać. Jeśli mamy wpływ jakiegoś bossa, to robimy mapki z wpływem. Robimy mapki szukając go. Dostajemy misję u Kiraka. Przechodzimy do Zany, odpalamy mapkę, robimy bossa, mamy Watchstone'a. No i to pokrótce tyle, jak działa nowy atlas. Nic nie jest jakoś nie wiadomo jak skomplikowanego. Oczywiście możemy po 4 watchstone wrzucić do każdego terenu. Na przykład tutaj teraz mam mapki T6, T6, T5. A drugiego watchstone nie wrzucę, no bo... Właśnie. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli wrzucimy w jakiś teren watchstone'a
zostanie on zaatakowany przez jakiegoś bossa kolejny raz, wtedy te watchstone'y tak jakby znikają. I ten watchstone pojawi nam się dopiero wtedy, kiedy pokonamy tego bossa. Bo ja już tutaj i tutaj, w tych dwóch regionach, mam wrzucone watchstone'y. Ale nie widzę ich, dlatego że są kolejne bossy. Są te kawałki tak jakby okupowane znowu przez bossy i dopiero jak zabiję te bossy, to pojawią mi się tutaj te cytadele i będę mógł wyciągać i wrzucać z powrotem watchstone'y. Inaczej nie da rady. No, także to było na tyle. Pokrótce opowiedziałem, mam nadzieję, że zrozumieliście, jak działa ten nowy Atlas. Jeśli się podobało, zostawcie łapę i suba. I widzimy się na streamach. Elo.